będzie krótszy film. Uwaga. Zapomniałeś nacisnąć, to zrobić. On zobaczy lód, to jeszcze parę razy zjedzie, to tak szybko nie wyjmie. Gorz, tu cienka, wiesz, cienka żyłka, on tak pod lodem staje, wiesz. Tak. Łamie, wiesz, żyłkę na tym na lodzie, nie? Nie mogę go, wiesz, nie mogę go... Chowa, i co? No, no musisz mu dać. Muszę mu dać. Uważaj, ci nie przetarł tej żyłki, nie? Muszę mu dać, wiesz. Mogę lekko, wiesz, hamulec ustawiony. Zabawa trwa już dobre 5 minut. O, lepiej. Albo lepiej. Jedzie. On nie chce dalej, nie? No, tak szybko nie wyjedzie. Ciężko mi go nawet w jakąś stanie nawet mi go ciężko podnieść. No. Ciężka ryba. Ciężko mi go w ogóle, wiesz. Pokaż zdziwioną minę. Żeby go zobaczyć chociaż, nie? No jak to tego nie kochać? Jedziemy na dół. Piękna ryba. Podoba jej się przy dziurze. Wiesz, że mam w ręku rekordzik, nie? Jak ma taki lekki sprzęt. Nie poradzisz. Żyłka wariwa się kręci LB. Wędeczka ultralight. Modio. I runosik. No nic, to może zawołaj mnie jak skończysz. No przyjdę gdzieś, to weź tak, żeby weź tam położyć, nie stać leżę, ty i tam gdzieś. Sobie poradzę. Zmęczy się dzisiaj? Czym odpoczywa wtedy, jak nie walczy? Dobra, go nie mogę ruszyć, jak on jest, wiesz. Siad klocek, no i co zrobisz? Nic nie zrobisz. Ale, nie wiem, żółkę, nie?
trzeba go zalekki zostawić, nie są go tam. Musi być gdzieś blisko. Pokaż uśmiech. Chodź, chodź, chodź. To jest mordowany, nie? A ja jeszcze ciągnę. Już czuję, że już. Już nie ma siły odjechać, tylko na pierwszy. Nie, jedzie, jedzie, no tak. Ale już tak już słabiej, nie? No. Już nie jedzie do samego dna. Nie. Widzisz, już mu ciężko wyciągnąć. Może się uda. Już nie, nie jest gdzieś tam, bo widzę, jak wiesz, kuka kręci już pod tym, nie? Fajnie było go zobaczyć nawet, nie? Mhm. Najlepszy hol tej zimy zdecydowanie, nie? Będzie to wnukom pokazać. Się nagrywa 7 minut. No. Ty 15 nie nagrywałeś? Tak. Zapomniałeś nacisnąć? I teraz skończymy nagrywać i idziemy do domu, nie? Pompowany. Na początku jak mi wystrzelił, zjechał do dna i usiadł, to myślałem, że wzacze w lat, nie? Nie mogłem go dopadnie. Chodź do prezentu. No myślę, że... Pokazał się? Szósteczka. Szósteczka. Myślisz? O, to trzeba dziurę wiercić. Ja go tu przytrzymał, no chodź go najpierw wiercić gdzieś obok, nie? Mhm. No to wsadzi obok. To będzie gdzieś za oko zaczepione. Tak. Ciężko to będzie wyjąć. Do tego. Gdzie masz haczyk? Tam jest ten niebieski ostatni. Czekaj, poczekaj, jak go przyłapię. Także, czekaj. Miał moją przynętę na oku. Ale ładny, nie? Ładny. Czekaj, złapię delikatnie. Podpiął się źle i dlatego wie. Dlatego miał tyle siły. Nie trafił przynęty, nie? Ale ładnie. Dobra, mam go delikatnie. Wyjdzie? Wyjdzie. Pięknie. Ładnie klocuś. Dzielnie stawiał opór. No na ultralajcie to stary. Dostał w górę, zobaczcie na co. Naprawdę. No jest kółeczka. Piękna ryba. Dogrywasz? Nie. Zwrócimy mu wolność.
taką piękną walkę. Uciekaj, maleńki. Nie daj się oszukiwać więcej. Czekaj, nie, nie, usadzimy. Daj się ciągle tu. Nie wejdzie się w tym roku. Nie wejdzie? Oto kolejny powód, dlaczego kupuje się świder 16. Jeszcze raz, uciekaj. Lum, lum. Bonusik. Dzięki, Rafał. I tym miłym akcentem kończymy naszą relację.